prezydent o proteście mediów. Chodzi nie o wolność słowa, tylko o pieniądze. Prezydent Andrzej Duda o proteście mediów. Przesada co do naruszania wolności słowa. Chodzi o pieniądze. Wydaje mi się, że niektóre media naprawdę przesadzają z tym, że sugerują, że to jest jakieś naruszenie wolności słowa. Chodzi o pieniądze po prostu. W ten sposób prezydent Andrzej Duda odniósł się do planów rządu wprowadzenia podatku od reklam i protestu dużej części mediów prywatnych. Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklamy ma trafić m.in. do NFZ. Zapowiedź zmian wywołała ostry sprzeciw dużej części mediów prywatnych. W ramach wspólnej akcji Media bez wyboru, telewizje TVN24 i Polsat News zamiast programu nadają w środę specjalny komunikat. Na portalach, m.in. TVN24, onet.pl i interia.pl czytelnicy nie przeczytają żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki i stacje radiowe. Prezydent powiedział w środę w rozmowie z TVP, że nie zna szczegółów projektu, ponieważ nie był on z nim konsultowany. Jeżeli mówimy w ogóle o podatkach, to wielkie kampanie medialne, wydaje mi się, że mogą płacić podatki, zwłaszcza jeżeli ten podatek ma być przeznaczony dla ludzi i jest to podatek od dochodów z reklam. Przecież nie kto inny, tylko ludzie właśnie kupują te produkty, które są reklamowane, więc jeżeli te pieniądze miałyby być skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, to wydaje mi się, że jakiś rozsądek w tym jest, ocenił prezydent. Odniósł się do zarzutów formułowanych przez przeciwników projektowanych zmian. Słyszę dużo głosów na ten temat, jak to w straszliwy sposób narusza wolność słowa. Ja bym powiedział, no chwileczkę, nie o wolność słowa tutaj chodzi, tylko o pieniądze, stwierdził Duda. Wspieramy w Grupie Wyszehradzkiej programy szczepień przeciw COVID-19 i chcemy, żeby jak największa część naszych rodaków zdecydowała się na szczepienie, podkreślał w środę prezydent Andrzej Duda. Zapewnił, że on sam także się zaszczepi, gdy przyjdzie jego kolej. Prezydent w rozmowie z TVP nawiązał do zakończonego w środę jubileuszowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, zorganizowanego w roku obchodów 30. roczny powstania V4. Zaznaczył, że rozmowy zdominowała sprawa walki z pandemią koronawirusa, która jest kwestią wiodącą także w Grupie Wyszehradzkiej. My wprawdzie, co wszyscy przyznawali, pod względem gospodarczym stosunkowo nieźle przeszliśmy przez pandemię koronawirusa jak do tej pory, bo nasze gospodarki znacznie mniej ucierpiały niż gospodarki na zachodzie Europy, ale oczywistą sprawą jest to, że też jesteśmy tym ogromnie dotknięci, mówił prezydent. Dodał, że rozmowy na szczycie były skoncentrowane także na tym, jak pomóc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli wskutek pandemii. Zapytany, czy skoro nie wiemy jak długo będzie trwała pandemia, jego optymizm nie jest przedwczesny, Duda odpowiedział, że podczas rozmów w czasie szczytu rozbrzmiewało to, że wszyscy prezydenci są przekonani, że tylko i wyłącznie skutecznie przeprowadzony proces szczepień jest w stanie zakończyć pandemię koronawirusa. Dlatego z całą pewnością wszyscy wspieramy programy szczepień i chcemy, żeby jak największa część naszych rodaków się na to zdecydowała. O tym między innymi rozmawialiśmy. Jak wiemy, jest problem z realizacją szczepień, nie wynikający z jakichś braków w Polsce, na Słowacji, w Czechach czy na Węgrzech, tylko niestety z tego, że firmy nie realizują swoich zobowiązań, które podjęły wobec Unii Europejskiej i w związku z tym to szczepienie idzie wolniej. Ale my i tak jesteśmy w awangardzie, bo my już zaszczepiliśmy ponad 1 800 000 ludzi w Polsce. To są duże liczby, powiedział. Podkreślił, że chciałby, aby szczepienia były realizowane szybciej. Zaznaczył, że w kraju prawie 500 000 osób ma już zakończone szczepienia. Będziemy realizowali ten program szczepień najszybciej jak się da, ponieważ procedura szczepień jest przygotowana dobrze. Jak tylko będą szczepionki, to jestem przekonany, że ta realizacja znacząco przyspieszy, mówił.
Dodał, że jesteśmy zapewniani, że do marca zwiększą się dostawy, ale niestety nie mamy informacji, co będzie po marcu. Na uwagę, że niektórzy winią za opóźnienie Brukselę, prezydent zaznaczył, że ten temat był obecny także w rozmowie na szczycie V4. Stwierdził, że każdy działał w dobrej wierze, a problemem jest to, że producenci szczepionek nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Prezydenta spytano, czy on sam się zaszczepi. Oczywiście, jak przyjdzie na mnie czas, to pewnie, że się zaszczepię, powiedział Duda. Prezydent Andrzej Duda, jestem zwolennikiem nakładania wyłącznie restrykcji rozsądnych i rzeczywiście niezbędnych. Jestem zwolennikiem nakładania tylko i wyłącznie restrykcji rozsądnych i rzeczywiście niezbędnych, a jeśli tylko jest taka możliwość i względy epidemiczne to uzasadniają, to jestem zwolennikiem znoszenia tych restrykcji, bo wszyscy chcemy normalnie żyć, mówił w środę prezydent Andrzej Duda. Prezydent został zapytany w TVP o to, czy jest zwolennikiem znoszenia restrykcji nakładanych przez rząd na społeczeństwo i firmy w związku z pandemią koronawirusa. Jestem zwolennikiem przede wszystkim zdrowego rozsądku. Naszym zadaniem, jako polityków, jest zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Problem polega na tym, że to bezpieczeństwo jest różne. Przede wszystkim zdrowotne, czyli to, żeby ludzie nie chorowali, nie umierali, to jest rzecz najważniejsza. Ale oprócz tego jest także bezpieczeństwo życia codziennego, takie jak bezpieczeństwo finansowe, to żeby ludzie mieli swoje dochody, żeby mogli realizować swoje zobowiązania, żeby nie dochodziło do tragedii osobistych i rodzinnych związanych z brakiem pracy, upadkiem firm. To trzeba wypośrodkować, odpowiedział. Przyznał też, że jest zwolennikiem nakładania tylko i wyłącznie restrykcji rozsądnych i rzeczywiście niezbędnych. Po drugie, jeśli tylko jest taka możliwość i względy epidemiczne to uzasadniają, to jestem zwolennikiem, pap, znoszenia tych restrykcji, bo wszyscy chcemy normalnie żyć, dodał. Zapewnił też, że jego kancelaria włączyła się w pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Jako przykład podał swoją żonę Agatę Kornhauser-Dudę, która, jak mówił, od października UB.rok cały czas, codziennie dostarczała obiady kombatantom. Prezydent mówił też o tym, jak Polska radzi sobie gospodarczo w okresie pandemii. Powołując się na dane Banku Światowego, stwierdził, że są bardzo optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego w państwach Europy Środkowej. Takie są oceny ekspertów, natomiast dane są dobre, mamy relatywnie niewielki wzrost bezrobocia. Mamy cały czas dobrą sytuację. Oczywiście są branże, które ucierpiały bardzo, to cała turystyka, hotelarstwo, wszelkiego rodzaju usługi turystyczne, jest sektor gastronomiczny, restauracje, tragiczna sytuacja. Ale po to jest właśnie pomoc państwowa, żeby wesprzeć tych przedsiębiorców. Mam nadzieję, że jak tylko pokonamy pandemię, to wszystko to będzie mogło w jak najszybszym tempie wrócić do normalnego funkcjonowania, powiedział prezydent. Ocenił też, że pomimo pewnych problemów, wszyscy, którzy płacili podatki i wystąpili o pomoc państwa, tę pomoc otrzymali.